po tym meczu podsumowanie jest, może być tylko jedno. Przegraliśmy sobie sam ten mecz na życzenie, ponieważ nie potrafiliśmy upilnować własnej piłki. 20 strat, z czego 24 punkty z kontrataką bez obrony. Zrobiło różnicę. Przypomnijmy, że mecz był do końca na jedno posiadanie, więc różnica w tych stratach i w punktach 24 do 7 po stratach była kluczowym momentem. No, drugim kluczowym momentem na pewno jest kontuzja, niezdolność do gry w drugiej połowie naszego nominalnie pierwszego rozgrywającego Davisa, Lejes Majersa. Nie wiemy, co się stało dokładnie. No i oczywiście mogło też wskroczyć zmęczenie później dla Grzesia Gorkowskiego, który musiał brać wszystko na siebie. No tak jak mówię, trzeba mieć rotację, trzeba mieć wszystkich zdrowych zawodników i wtedy można powiedzieć więcej. Na dzień dzisiejszy mamy troszkę pecha z tą kontuzją. Tak jak mówię, ale główna przyczyna porażki to są 20 strat i 24 do 7 z kontrataku Szczecina. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten komentarz, panie Krzysztofie. Kilka zdań o meczu? No tak, przytaknę trenerowi. Nasze straty były o tyle nieszczęsne, że dawaliśmy rywalom dużo łatwych punktów, 1-0. Kończyli niektóre akcje wsadami i dodawali sobie skrzydeł. Ofensywnie zagraliśmy niezły mecz na niezłej skuteczności, 96 punktów na wyjeździe, to jest niezły wynik, no ale niestety stracić 100 punktów ponad, zdaje się, tak, 101, no to nie wiem, jaki mecz musielibyśmy w ataku zagrać, żeby tutaj wywieźć to zwycięstwo. No mamy 48 godzin teraz, żeby sobie, powiedzmy, poprawić humor i w Ostrowie spróbujemy sobie odkuć dzisiejszy mecz. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do naszych gości? Plan jest prosty, za chwilę jedziemy coś zjeść, jedziemy prosto do Ostrowa, mamy hotel zabukowany, rano późne śniadanie, wieczorem trening w Ostrowie i szykowanie się taktyczne do meczu w Ostrowie w środę. Dobry wieczór. To dla nas naprawdę bardzo ważne wygrane i chcę naprawdę podziękować całemu zespołowi, że walczyliśmy do końca, mieliśmy bardzo trudny moment w grze, ale wyrwaliśmy tą wygraną. I to naprawdę bardzo ważne, bo to był taki bardzo nerwowy mecz w drugiej połowie, kiedy na początku trafili parę trójek i zrobiło się bardzo nerwowo. Natomiast z drugiej strony zagraliśmy dzisiaj słaby mecz. Robiliśmy dużo, można powiedzieć, takich dobrych rzeczy, bo zatrzymaliśmy lidera Pinkstona. Był mało skuteczny, słaby, rzucił mniej punktów, ale kosztem tego otworzyliśmy innych zawodników, którzy zagrali dobry mecz i ten balans był naprawdę niedobry, bo nie musieliśmy zatrzymać tak samo i innych, i może za dużo jakby poświęciliśmy uwagi temu Pinkstonowi i moi zawodnicy naprawdę starali się bardzo go zatrzymać. Niestety gdzieś tam upuściliśmy ten moment, kiedy otworzyli inni zawodnicy, trafiali na dobrej skuteczności. Później można powiedzieć, źle zorientowaliśmy z takiej sytuacji. Nie udało się nam szybko zorganizować innej gry w obronie. I dlatego ten mecz wyrównał się i mieliśmy dużo kłopotów. Ale w końcu cieszę się, że mamy takich zawodników, które w końcówce meczu podejmują dobre decyzje i w ataku, i w obronie. Nie chcę wyróżniać wszystkich, ale chyba wszyscy widzieli, kto zrobił jakieś tam ważne przechwyty, ważne trafił rzuty. Natomiast to wygrane jest całego zespołu. Każdy był przydatny i na ławce, i na boisku. Nie wszystko, dużo nam nie wychodziło dzisiaj, ale znowu nie mogę odmówić, że nie chcieliśmy, walczyliśmy wszystkich sił. Ja myślę, to muszę powiedzieć też, że bierze na siebie odpowiedzialność, bo myślę, nie byliśmy dobrze, bardzo dobrze przygotowani motorycznie do tego meczu, ale jestem zadowolony, że nie patrząc na to, wygraliśmy ten mecz i to bardzo ważna wygrana i takie wygrane budują charakter i budują zespół. Dziękuję. Dziękuję, panie trenerze. Witam wszystkich. Tak jak trener powiedział, było to bardzo ważne spotkanie dla nas.
Wygraliśmy je, bardzo fajnie graliśmy, wydaje mi się, drużynowo, 22 asysty, nie jest to zły wynik. Popełnialiśmy błędy, ale naprawdę fajna gra zespołowa, praktycznie prawie wszyscy zawodnicy blisko 10 punktów albo więcej, więc naprawdę fajnie to wygląda i cóż, chwilę się pocieszymy, ale zaraz jedziemy do Radomia i trzeba tam wyrwać zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję. Jakieś pytanie? Tak, rozumiem. Mogę tak powiedzieć. Jeszcze raz z tej sytuacji korzystałem. Chciałbym podziękować Andrzejowi Desetnikowi. Naprawdę nam dużo pomógł na treningach. I to jest utalentowany chłopak, utalentowany koszykarz, ma dobre warunki fizyczne. Tylko on naprawdę potrzebuje bardzo dużo grania, bo na razie jest tak, że widzimy na treningach jednego człowieka, a na meczach był zupełnie inny. Bo każdy mecz dla nas był ważny, każde minuty były ważne. To razem z nim, razem z jego agentem zadecydowaliśmy, że lepiej będzie mu opuścić zespół i poszukać miejsca, może w słabszej lidze, może w słabszym zespole, gdzie on będzie miał gwarantowane miejsce, dużo grania, bo on musi to wszystko, co mam nadzieję, co wyuczył tu u nas, bo widać, że chłopak zrobił duży postęp i mam nadzieję, że on pokaże gdzieś indziej swój potencjał, odblokuje się i będzie bardzo przydatny. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Z drugiej strony my szukamy zawodników, ale nic nie mamy na siłę. Jak widzicie, jest wielu zawodników na rynku, można kogoś tam podpisać, ale najpierw chcemy dać szansę tymi zawodnikami, których mamy, ale oczywiście rozglądamy się na rynku, co się dzieje. Na pewno nie będziemy podpisywać byle kogo. No także sprawa jest otwarta, ale może być różne rozwiązania.